dobry. Dzień dobry i witam w kolejnym odcinku Gurgo Tematów. Ludzie lubią oglądać nowości. Nowości kreatywne, nowe doświadczenie mieć. Nowe doświadczenia. To wiem, oczywiście. Oczywiście znamy wartość oryginalności, znamy wartość tego. Problem, na którym temat trzeba się wypowiedzieć, jest próba osiągnięcia tego celu. Osiągnięcia celu oryginalności. Umysł dziecka i umysł człowieka potem, no, ma pewne przystosowanie do naśladowania. To jak małpy ten umieją odkryć, to też nauczył się od ludzi. Więc jakby jak dzieci będą widzieć, jak rodzic, nie wiem, mówi ulala, to będą też mówić ulala. Naśladownictwo jest dobrą rzeczą i jest rzeczą, która pozwala przetrwać człowiekowi i ludzkości pozwala przetrwać. Mówiąc naśladownictwem, człowiek zdobywa nowe umiejętności. Raczej kupuje umiejętności już zdobytej, nie musi zdobywać czegoś od nowa. Wszystko, co robimy, to jest naśladownictwo. Ubranko jako jest naśladownictwem. I tak to naśladownictwo wzięło się w naszej kulturze, że bez ubrania człowiek się czuje głupio. Jakbym się teraz przed wami rozebrał, to co byście powiedzieli? Powiedzielibyście, że jestem zwariowany. Abstrakcyjne myślenie. Człowiek nie ma abstrakcyjnego myślenia do 12 roku życia. Cała twórczość, 12-latka czy 10-latka, raczej bazuje na kreskówkę, które oglądał. Złych ludzi, Dino złych ludzi zabijał i dlatego był bohaterem, bo złych ludzi zabijał. Którzy zabijali dobrych ludzi. A ktoś dobrych ludzi zabija, to jest złym człowiekiem, złego człowieka trzeba zabić. Znaczy, jak widzisz, że ktoś kogoś zabił, to musisz go zabić, wtedy będziesz dobrym człowiekiem. Abstrakcyjne myślenie jest czymś, co napędza ludzkość podobnie jak naśladownictwo. Odpowiednie mieszanie, kopiując pewne motywy istniejące już. Mieszanie ze swoimi nowymi motywami prowadzi się do ewolucji memów, wytwarzania, przetwarzania memów. Memy, które się przedstawiają zupełnie nowe twory. Czy tworzy tak jakby te dwie, prymitywna, bardzo prymitywne naśladownictwo oraz bardzo abstrakcyjne myślenie. Są niesamowitym kombosem, niesamowitą kombinacją, która pozwoli nam pobić kosmos. Może gwiazdy są dość daleko od Ciebie, więc nie wiem, jak daleko dolecimy, czy zdążymy uciec z Ziemi. Ziemia umrze. Bo Słońce. Pokazujcie dzisiaj Andrzejczyk, dalej będą dobre mieli podłoże naśladownictwa. Podróże abstrakcyjne to kwestia umysłu, to każdy ma od siebie. Aby się bawić klockami jako Skillek Adventure Time. Dobre podłoże naśladownicze pod możliwość lepszego tworzenia i sprawniejszego, abstrakcyjnego tworzenia nowych rzeczy abstrakcyjnych.